Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Dane jest koło o promieniu 8. Ustal, jak zmieni się pole tego koła, jeśli. No i najpierw musimy tutaj policzyć pole koła dla ósemki. Czyli zapisujemy sobie wzór. Pole to pi r kwadrat pi razy 8 do potęgi drugiej. 8 razy 8 to 64. Pi. I podpunkt A. Promień zwiększymy o 2, czyli nasz promień drugi, nazwijmy ten pierwszy, to jest 8 plus 2, bo jest o 2, czyli teraz mamy 10. Pole to będzie pi r kwadrat, czyli pi razy 10 do potęgi drugiej, to jest 100, czyli mamy 100 pi. Jak to się zmieniło? Robimy pole drugie, bo jest większe, minus pole pierwsze, to 100 pi odjąć 64 pi, a to nam daje 36 pi. Czyli zmieniło się o 36 pi. A dokładniej zwiększyło się o 36 pi. To podpunkt B. Mamy promień trzeci i tu mamy promień zwiększymy dwa razy. Jak samo słowo wskazuje, jest razy, czyli robimy 8 razy 2 i otrzymujemy tutaj 16. Czyli pole trzecie to pi razy 16 do potęgi drugiej, a to będzie 256 pi. I znów to pole zwiększę. Pole tego z zadania, nie spod punktu A, tutaj odejmujemy, czyli mamy 256 pi, odjąć 64 pi. I tutaj otrzymujemy, różnica wynosi 192 pi. I tu mamy różnicę, bo nie mamy dokładnie napisane tutaj, jak mamy to porównać. Bo możemy jeszcze zrobić tak, że pole pierwsze przez pole drugie, a może zrobimy, żeby mieć większą liczbę. P2 na P1 to 60, nie, to 100 pi na 64 pi. Możemy to tutaj skrócić. I teraz na 4 tutaj będziemy mieć 25, a 64 na 4 to 16. Możemy mieć tak, a możemy również zapisać to w ten sposób, że tutaj mamy 256 pi na 64 pi, no i tutaj nam wychodzi 4. Zatem podsumowując, w podpunkcie A tutaj jest dodawanie, to raczej skłaniałabym się, żeby napisać, że pole zwiększyło się o 36 pi, natomiast w podpunkcie B mnożymy, więc skłaniałabym się tutaj za odpowiedzią, że pole koła zwiększyło się 4 razy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.